Dzień dobry Państwu. Bardzo miło nam powitać Was na inauguracji nowego cyklu filmów na kanale Domu Inwestycyjnego Xelion o nazwie Barometr Inwestycyjny Xelion. Co miesiąc będziemy się spotykać, żeby podsumować, omówić naszą główną publikację ukazującą się na początku każdego miesiąca, w której staramy się przedstawić nasze preferowane kierunki inwestycyjne, wyrazić nasz pogląd na temat różnych klas aktywów. Naszymi prowadzącymi będą partnerzy Xelion. Dzisiaj naszym pierwszym odważnym prowadzącym zostanie Hubert Stojanowski. Od 2 lat w Xelionie, wcześniej kilkanaście lat w bankowości prywatnej największych banków w Polsce. Co jeszcze mogę powiedzieć? Niedługo będę mógł Cię też przedstawiać chyba jako osobowość internetową, bo widzę, że Twojemu kontu na Twitterze szybko przybywa subskrybentów. Faktycznie tak się jakoś potoczyły moje losy w ostatnich miesiącach, ale nie jestem w stanie wskazać, co jest tego przyczyną. Może treści, które publikuję, okazały się w jakiś sposób interesujące, stąd to się wzięło. Mamy nadzieję, że dzisiejszy film też okaże się dla naszych widzów interesujący. Hubercie, no, oddaję Tobie głos. Oczywiście. Witam wszystkich, więc przejdźmy może do głównego tematu, czyli omawiamy barometr inwestycyjny, który został opublikowany bodajże wczoraj czy przedwczoraj, z tego co wczoraj pamiętam. Będziemy się starali zawsze dzień po te filmy publikować. No tak, więc Kamil, mamy teraz sezon publikacji wyników. Jest to zawsze gorący sezon. Jak byś podsumował obecny sezon publikacji wyników, w trakcie którego jesteśmy aktualnie? Podsumowałbym go jako nieoczywisty. Nie jest to sezon, który w mojej opinii wyróżnia się bardzo w którąkolwiek ze stron, ani pozytywnie, ani negatywnie. Z naszej perspektywy, patrząc na ten najważniejszy rynek amerykański, gdzie sezon jest też najbardziej zaawansowany, mamy do czynienia z takim spełnieniem minimum oczekiwań. Oczywiście krótkoterminowo rynek najbardziej patrzy na to, co raportują te tak zwane megacapy, dawne spółki FMG, obecne tak zwane Magnificent Seven. Nie wiemy jeszcze, co pokaże Nvidia, z którą są wiązane duże nadzieje, natomiast z perspektywy tych spółek o bilionowych kapitalizacjach, no mamy jedną wielką gwiazdę, Meta Platforms, raport, który jest lepszy od prognoz w każdym aspekcie, świetne forward guidance. Wydaje się, że mamy pierwszą spółkę, która nie zajmuje się produkcją hardware'u do obsługi sztucznej inteligencji, tylko ma w inny sposób korzystać ze sztucznej inteligencji. I patrząc na to, co się dzieje, jeżeli chodzi o przychody chociażby z reklam w Meta Platforms, wygląda to fantastycznie, na przykład na tle Alfabetu. Mamy Amazon, również bardzo dobry raport, ponad 7% zdaje się w handlu posesyjnym. Microsoft, który przekroczył oczekiwania o takie konieczne minimum, żeby akcje pozostały stabilne po raporcie. Apple, lekko rozczarowujące, przede wszystkim ze spadkiem przychodów w Chinach i obawami o to, co dalej ze sprzedażą iPhone'ów w Chinach. No i taką trochę czarną owcą jest Alphabet, który po publikacji raportów wyglądał najsłabiej z tej dawnej wielkiej piątki. No i jest oczywiście jeszcze Tesla, która tak naprawdę sezon zaczynała, więc łatwo o niej zapomnieć. Natomiast w przypadku Tesli w tym momencie notowania są bardzo zaburzone różnego rodzaju wesołymi postami i zamieszaniem wokół Ilona Muska, jego spożycia narkotyków, jego dywagacjami na temat tego, czy biznesu na sztucznej inteligencji nie będzie robił poza Teslą i tak dalej. No, także powiedziałbym tak, jeżeli chodzi o sezon w Stanach, neutralnie. Bardzo nam się podobał natomiast sezon w Europie. Teraz odrobinę ciążą Europie wyniki banków. Między innymi najważniejszy bank na kontynencie, czyli BNP, pokazał rozczarowujący raport. Natomiast jak popatrzymy na ten sam top indeksów europejskich, najcenniejsze spółki, Novo Nordisk, które przekroczyło kapitalizację 500 miliardów, ASML, najważniejszą europejską spółkę w sektorze technologicznym, ale też SAP, Louis Vuitton w segmencie dóbr luksusowych, który
no, bardzo się liczy w europejskich indeksach, to wszystko wyglądało dobrze. My Europie się na pewno przyglądamy z dużą uwagą. Mieliśmy do niej nastawienie negatywne, natomiast być może będziemy je rewidowali in plus, ponieważ odpowiedź na pytanie, co lepiej mieć i w czym lepiej dywersyfikować portfel akcji na rynkach rozwiniętych w Europie czy Japonii. W ubiegłym roku to była naszym zdaniem ewidentnie Japonia. Natomiast teraz widzimy, że w kontekście zbliżającej się przynajmniej lekkiej normalizacji polityki pieniężnej, tam jest lekka zadyszka. To dobrze pokazuje na przykład dzisiejsza poranna sesja w Tokio, gdzie pomimo naprawdę dobrych wyników Toyoty, najważniejszej spółki, która tam jest notowana, no Nikkei nawet zdaje się, że lekko spadło. Co nam się nie do końca podoba, to są też rynki wschodzące. My dużą uwagę naprawdę przywiązujemy do spółek. Jest trochę takie oczekiwanie, że analitycy w takich firmach jak nasza to powinni opowiadać o polityce fiskalnej, monetarnej. Nie. Naprawdę zachowanie poszczególnych klas aktywów, poszczególnych rynków akcji, zwłaszcza teraz, kiedy giganci tak strasznie dominują indeksy, jest znacznie bardziej uzależniona od tego, co jest pokazywane w raportach, niż od tego, czy PKB rośnie o 1 czy 2% w danym kraju. No, w przypadku rynków wschodzących najważniejsza spółka, czyli Taiwan Semiconductors, ciekawostka, ważniejsza niż Apple albo Microsoft na rynkach rozwiniętych, bo ona waży zdaje się około 8 nawet procent w MSCI Emerging Markets. Bardzo dobrze. No ale na przykład inna spółka, druga w szeregu, Samsung, spółka, która w tym momencie na jeden z najważniejszych rynków wschodzących, czyli Koreę Południową, ma wpływ taki, jak w szczycie potęgi miała Nokia na przykład na znacznie mniejszą Finlandię. No wygląda źle, sytuacja Samsunga wygląda źle, on traci naprawdę swoje miejsce w szeregu, jeżeli chodzi o produkcję półprzewodników. Wydaje się, że ma poważny problem polegający na tym, że został technologicznie z tyłu, traci rynek smartfonów. Jego główna oś działalności w półprzewodnikach, czyli pamięć, wyglądała w ubiegłym roku bardzo słabo. No i to jest poważny znak zapytania, jeżeli chodzi na przykład o rynki wschodzące, które oczywiście zaczęły rok bardzo słabo, no ale przede wszystkim ze sprawą Chin. No tak, tak. I teraz, okej, omówiliśmy sytuację bieżącą oraz sytuację nieco w tył, ale popatrzmy teraz na wyceny. Mamy przyszłe P/E dla spółek amerykańskich na bardzo wysokim poziomie. Mamy bardzo dużą różnicę pomiędzy MSCI i M, czyli wyceną indeksową rynków wschodzących. Do tego mamy VIX w Stanach na bardzo niskim poziomie. Mamy rekordowo niskie zaangażowanie inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych na pozycji krótkiej i mamy dość wysoko indeks CNN odnośnie strachu oraz chciwości. Jakie można wnioski na temat tego, na podstawie tego wyciągnąć na najbliższe kilka miesięcy? No, co do pozycjonowania się na rynku, to oczywiście mam na myśli. Przez kilka miesięcy pewnie wszystko może się zdarzyć. Ja też nie wykluczam tego, że po chwilowych perturbacjach wyjdziemy górą z nich, jeżeli nastąpią. Natomiast krótkoterminowo takie pozycjonowanie z perspektywy kontrariańskiej jednoznacznie mówi, że trzeba uważać. My na to wskazujemy w barometrze, że w styczniu sezonowość jest sprzyjająca, to jest statystycznie bardzo dobry miesiąc. Jednak my z jakiegoś powodu zdecydowaliśmy się, żeby już w styczniu być ostrożnymi. Bo zawsze wracamy do tej absolutnej podstawy. No jeżeli jest bardzo drogo, to raczej ograniczaj akcję, kupuj je jak jest tanio albo bardzo tanio. Jak jest średnio, to najlepiej nic nie rób, bo zazwyczaj zarobisz. Taka strategia po prostu się sprawdza. No, w tym momencie jest bardzo drogo. Jest tak drogo, jak było mniej więcej w połowie 2021 roku. No blisko, blisko. Blisko, więc... Ale wtedy każdy wiedział, że jest szczyt. Dzisiaj przynajmniej tak twierdzą. Dzisiaj każdy wiedział, że jest szczyt i w 2022 roku wszyscy mówili, że przecież wiadomo, że jest bańka, ale jakoś nie ma tak wielu głosów, które mówią teraz, że być może jest bańka na AI, poza osobami, które w ogóle nie mają związku z rynkiem i coś tam gdzieś usłyszały. No, ja patrzę na to w ten sposób. Nikt nam nie da gwarancji, że jesteśmy w stanie dojść nawet do tych poziomów
które były jesienią w 2021 roku. No, to jest takie dopchnięcie, lekko by wystarczyło. Tak, no, jeżeli porównamy się teraz do tego, co było na przykład w maju 2021, no to szczyty były dopiero w listopadzie. Czy ja wykluczam, że teraz będzie trzeba poczekać parę miesięcy? Nie, nie wykluczam. Natomiast stopy procentowe są jednak znacznie wyższe niż wtedy, co uzasadniałoby jakieś dyskonto na akcjach amerykańskich. Dla mnie, jak patrzę sobie na takiego Apple, który nie rośnie pod żadnym względem, a jest 30% droższy niż przed rokiem, no to wydaje mi się, że coś tutaj jest odrobinę nie tak. Część tych wycen naprawdę nie do końca nam się podoba. No i mamy też po prostu dobrą alternatywę, no bo jeżeli jesteśmy w stanie kupić fundusz dłużny, zarobić w ciągu 12 miesięcy 6, 7, 8, 9%, to ja sobie zadaję proste pytanie, ile musiałyby akcje zarobić w ciągu 12 miesięcy, żebym ja miał poczucie, że uzyskałem stopę zwrotu rekompensującą mi to ryzyko, które się wiąże z rynkiem akcji. No odpowiedź brzmi co najmniej kilkanaście. Czy z tych poziomów kilkanaście procent jest do zrobienia? No prawdopodobnie wymagałoby to dalszego wzrostu wycen wskaźnikowych, bo raczej nie będzie to wynikało ze wzrostu zysków. No i tutaj mam pewne wątpliwości. No jest problem. Wskaźniki są na takich poziomach, które można powiedzieć, że są dość, mówiąc kolokwialnie, wywalone. I teraz, żeby dyskontować potencjalne ruchy wzrostowe, to trudno znaleźć ten czynnik stymulujący, ten trigger, który by windował dalej akcję. Tak to można w skrócie podsumować, co powiedziałeś. Chyba, że będziemy pozycjonować się pod jakąś agresywniejsze luzowanie polityki monetarnej niż aktualnie ma miejsce. Ale czy to jest prawdopodobny scenariusz? Też mi się wydaje bardzo mało prawdopodobne. Ostatnio się dowiedziałem, że byli ludzie, którzy zakładali, że może być obniżka stóp w Stanach w marcu, co mnie trochę zaskoczyło, ponieważ nie widziałem... Byli, ja jestem zaskoczony tym, ponieważ to prawdopodobieństwo tego to było równe odchyleniu standardowemu przy jakimkolwiek badaniu. W grudniu dług wyceniał 80% prawdopodobieństwa. No i to było dziwne, mówiąc eufemistycznie. Przynajmniej ja tak. Osobiście mi się to wydaje. Ale my w ciągu ostatnich... Bo bezrobocie w miejscu. Nie było żadnego wskaźnika twardego, który mógłby być stymulatorem do tego typu ruchu w polityce monetarnej. Znaczy, argument jest jeden, inflacja jest okej i spada. No tak, ale nie masz wrażenia, że od 2 lat cały czas rynek dyskontuje obniżki stóp procentowych i jak na razie nie dochodzi do tego. Pamiętasz pierwszą podwyżkę, to był maj 2 lata temu. Już rynek na kontraktach na kolejny rok dyskontował potencjalne cięcia stóp. Minęły 2 lata i nadal do tego nie doszło. I nawet się ta polityka monetarna nie zacieśniła do docelowych poziomów, to się teraz tak, ale wtedy nawet się to dopiero zaczynało, a rynek zaczynał dyskontować nie wiadomo co było takim dość dużą aberracją. Było zderzenie kilku prędkości. Z jednej strony obligacje krótkie dyskontowały podwyżki stóp, obligacje długie dyskontowały obniżki i było strasznie to wymieszane. I trudno było wyciągnąć jakieś sensowne wnioski. Tak. Ja nawet napisałem wczoraj artykuł do Parkietu, który się ukazał dzisiaj, o tytule Rynek znowu się pomylił co do Fed. My mamy od 1,5 roku takie poczucie, że nie do końca rynek widzi zmianę takiego paradygmatu w postępowaniu Komitetu Otwartego. Przez lata to funkcjonowało w taki sposób, że można było odnieść wrażenie, że rynek dyktuje FOMC warunki. Jak rynek mówi, że będą obniżki, to FOMC może zaprzeczać. Triumf tego to był rok 2018, ten cykl pierwszy... Jeszcze zabrany Yellen. Tak, z którego się wycofywano. Później nie, to już za Powella, tak? To Powell tak rozpoczął jakby od takiej wtopy, delikatnie mówiąc, swoją kadencję, że chciał podwyższać stopę, a później zamiast tego musiał szybko obniżać. Więc, ale to się wszystko zmieniło. Ja mógłbym co najmniej 3 takie epizody w ubiegłym roku naliczyć, gdzie rynek mocno rozwarstwiał się z komunikacją Powella i komitetu i za żadnym razem nie miał racji.
mieliśmy dwa najlepsze miesiące w historii długu, czyli listopad i grudzień. I po dwóch najgorszych latach, tak to dodać, więc tak, jak ktoś się spozycjonował odpowiednio wcześniej, to po prostu może na zero wyszedł, a może nie do końca. Tak, natomiast skończyliśmy rok z wizją 6 obniżek stóp procentowych i rozpoczęcia cyklu w marcu, podczas kiedy członkowie FOMC mówili rozpoczęcie w czerwcu albo jesienią i 3 obniżki stóp procentowych. Teraz jest wycenione około 5 obniżek stóp procentowych. Dla mnie dalej te 3 są bardziej prawdopodobne. Ja nawet, jeżeli miałbym wyrazić swoje zdanie, to wydaje mi się, że te 3 mogą być nawet mało realne i się może skończyć na 2. Wiesz co, to będzie zależało faktycznie od tego, czy inflacja się zbliży znacząco do celu, no bo nawet patrząc w taki sposób... Ale jeżeli rynek pracy będzie bardzo silny, a inflacja zejdzie, czy to będzie czynnik, który będzie stymulantem do obniżki stóp? Wiesz co, to jest dość długa dyskusja, natomiast ja bardziej wierzę w daną inflację niż w dane o rynku pracy. Wydaje mi się, że to badanie BLS-u ma swoje ułomności. Natomiast no jak patrzę, mam głównie jakieś wątpliwości dotyczące tych danych o zatrudnieniu, które są najuważniej obserwowane, natomiast no nie mam zastrzeżeń na przykład do dynamiki płac. A jeżeli mamy wzrost z 4%, czy tam 4,1 do 4,5 w styczniu, no to nie jest dynamika płac, która jest spójna z inflacją 2%. Więc jasne, wiele może się wydarzyć. My na przykład formujemy jakieś prognozy na początku roku i mija tydzień, 2 tygodnie. Ja cały czas słyszę pytania, czy coś już zmieniacie w swoich prognozach? No nie, nie zmieniamy, bo gdybyśmy mieli zmieniać co tydzień, to by znaczyło, że te prognozy były bezsensowne i zostały postawione w zły sposób. Natomiast po miesiącu, patrząc, co się dzieje i co jest najważniejszym zjawiskiem w gospodarce, które nie do końca wygląda tak, jak myśleliśmy, to mamy bardzo silne odbicie w danych makro ze Stanów Zjednoczonych. Ten indeks Economic Macro Surprise Index dla Stanów zawrócił bardzo gwałtownie, tak, prawie pionowo. Każde praktycznie istotne dane, które widzieliśmy w ciągu ostatnich 4 tygodni, są lepsze i to dużo lepsze od oczekiwań, bo to nie jest tylko rynek pracy. To są oba wskaźniki ISM-u, PKB za 4. kwartał. My obawialiśmy się nie recesji, ale zakładaliśmy taki scenariusz, w którym rynek na moment się przestraszy, że może coś pójdzie nie tak. Teraz nie ma miejsca za bardzo, żeby się czegokolwiek bać w horyzoncie kilkumiesięcznym. A w takim razie nie ma też miejsca na szybkie i silne obniżki stóp procentowych. To zwłaszcza, że środowisko się tak zmieniło, że nawet negatywne informacje nie implikują jakiejś większej dystrybucji akcji na rynku giełdowym. Tak. Mieliśmy na przykład rok temu, mało kto już pamięta, Silicon Valley Bank i Signature. Gdyby to się wydarzyło 12 miesięcy wcześniej, to byłaby z tego niesamowita po prostu burza, mówiąc eufemistycznie. Natomiast w 2023, w zeszłym roku, nie wynikały z tego żadne implikacje. Gdybym ja nie miał dostępu do internetu i patrzył tylko potencjalnie na ruchy cenowe na Nasdaqu, nie wiedziałbym, że w ogóle do czegokolwiek wydarzyło. To jest, że cokolwiek wydarzyło się w tym zakresie. No, Nasdaq zakończył tydzień... Właśnie Credit Suisse było jednak niż o tych bankach. No ale Credit Suisse to ile lat był pod kroplówką? Dłużej chyba niż my pracujemy w tym sektorze. Ale mniej więcej pracujemy. Tak obaj zaczynaliśmy około 2008 pracy. Tak. Więc odkąd ja pamiętam, to Credit Suisse był zawsze pod kroplówką. I kwestia była, kiedy to UBS przejmie, czy to będzie 9, 10, 12, czy w końcu 23, jak to finalnie się potoczyło. Dobrze, to może teraz przejdziemy do Polski. Tutaj Stany jakoś tak omówiliśmy. Jak tam sytuację w Polsce byś ocenił, jeżeli chodzi o WIG20, o ogólnie warszawską giełdę? Widać, że napływy chyba są. Nagle były dość, że tak powiem, różne prognozy takie apokaliptyczne, dotyczące potencjalnych ryzyk. Minęło kilka sesji, kilka tygodni i znowu możemy atakować szczyt z grudnia na WIG-u 20. Zostało nam raptem 50 punktów, ale odkąd sięgam pamięcią, to jest chyba już nasty atak na poziom 2400 od roku 2011. Tak, faktycznie jest. Z Polską jest tak, jak to często widzimy na początku stycznia, że jeżeli są, po angielsku się nazywa crowded trades, czyli takie konsensusowe zakłady, które wszyscy mają, to często jest tak, że zanim pójdziemy w tym przypuszczalnym kierunku,
zaczyna się rok od jakiejś korekty. Tak było na przykład z GPW, tak moim zdaniem będzie z kursem euro-dolara, no bo też pozycjonowanie na przykład na dolarze w grudniu było absurdalnie niekorzystne dla dolara, więc teraz wydaje się, że mam odreagowanie, ale ja wciąż nie wierzę, że ten dolar będzie się przez resztę roku umacniał. Giełda wydaje... Odreagowanie to takie na pół gwizdka w przypadku złotego, to jest 3,93, 3,94 na 4,01. Kursie dolara do głównych walut, bo tam złoto oczywiście nie ma z perspektywy dolarowej dużego znaczenia. Ale to byłoby widoczne w Polsce, gdyby powiedzmy był jakiś gorszy sentyment. Złoto jest mocne, tak jak na to otoczenie, gdzie euro się osłabia, to złoto jest rzeczywiście mocne i nie traci do euro, a do dolara traci podobnie. Ja uważam, że GPW, nawet jeżeli będzie miała jakieś takie okresy kawki, to one będą przejściowe i ja nie widzę wielu argumentów za tym, żeby polska giełda miała być słaba w tym roku. Początek sezonu wynikowego w Polsce mi się podoba. Na pierwszym miejscu oczywiście te wyniki ING, które już gdzieś tam komentowałem z Piotrem. No, jeżeli WIG Bank jest na dzisiaj, nie chcę skłamać, pewnie z 7-8% na plusie, to jest zwiastun kolejnego dobrego roku. I to też pokazuje, że wbrew głosom sceptyków, po tym jak banki urosły tych 70 kilka procent w ubiegłym roku, no one mogą dalej rosnąć, bo ten sektor wcale nie jest taki drogi, po prostu zyski tak radykalnie wzrosły. Tak, ale z drugiej strony banki europejskie, do których też się polskie zaliczają, one zawsze były nisko wyceniane historycznie, więc należy mieć z tyłu głowy potencjalne ryzyko, ale ja się na poziomie ogólnym z tobą zgadzam, jak najbardziej jest możliwa, jak najbardziej kontynuacja ruchów cenowych do góry, natomiast zawsze jest też to ryzyko, że historycznie banki europejskie były nisko wyceniane. Ogólnie akcje europejskie były zawsze nisko wyceniane. Tak, w stosunku do Stanów. Nie pamiętam nawet momentu, gdy PDOE amerykańskie zrównało się z PDOE europejskim. No nie może i nigdy się nie zrówna, tak no jak chińskie się nigdy nie zrówna. A nie, no to nie. Bo to wynika po prostu ze struktury. To gdybyśmy, my nie możemy się w Europie porównywać do wskaźnika ceny do zysku w Stanach Zjednoczonych, bo porównujmy się, jeżeli już na przykład do wskaźnika ceny do zysku dla spółek przemysłowych w Stanach Zjednoczonych, bo różne sektory mają zupełnie różne typowe poziomy wskaźnikowe, tak? To jest najbardziej dlatego... Spółki przemysłowe, spółki wydobywcze, które przecież no, głównie w Wielkiej Brytanii na przykład dużo ważą, to są spółki, które operują na zupełnie innych wskaźnikach. Natomiast my, począwszy od 2021 roku końcówki, regularnie na przykład tworzyliśmy produkty strukturyzowane oparte o europejski sektor bankowy. Prosty pomysł inwestycyjny. Banki są po 15 latach olbrzymiej słabości, ujemnych stóp procentowych. Zostali rykoszetem od Credit Suisse. Tak, Credit Suisse. Eskalowała na wszystkich dookoła bez względu na sytuację. My już mieliśmy pierwsze produkty, jak wybuchło Credit Suisse. Nie zrobiło nam to żadnej szkody. Opóźniło pół roku wykup tych certyfikatów. Tak, klienci zarobili więcej. A no, wyniki banków wzrosły skokowo, no bo jak mamy drastycznie inne otoczenie stóp procentowych niż w kilkunastu ostatnich latach, no to wynik sektora wygląda inaczej. Ale banki europejskie miały zawsze strukturalne problemy. Banki polskie były dołowane poprzez decyzje no jednak polityczne. Tak. Ciągły problem, ale podatek bankowy, kredyty frankowe. Ale banki polskie miały też trochę inną strukturę przychodową, ponieważ u nas wynik odsetkowy dużo więcej ważył ze względu na to, że historycznie polski sektor miał wyższe stopy procentowe były w Polsce historycznie niż w strefie euro, więc sporo było takich pieniędzy z powietrza, co powiedzmy zwłaszcza portfele kredytowe, które niesamowicie spuchły. Przy tej samej produkcji kredytowej miałeś przychody nagle dwu, trzykrotnie większe po prostu przy takim samym ryzyku, więc ryzyku, dlatego też to było silnym triggerem dla cen akcji sektora bankowego w Polsce. Tak, natomiast no, nam się finansówka w większości krajów podoba i to też jest powód, dla którego Polska tak, ale na przykład na rynkach wschodzących, w portfelach, w doradztwie, no nie, właśnie, mamy fundusz w portfelach tak zwanych rynków granicznych. To są bardzo egzotyczne kierunki, natomiast... Pamiętam Next Eleven, jak to powstało w Goldmanie, to był 12 chyba, Jim O'Neill to wymyślił. Natomiast
to, co łączy te dwa rynki, to jest podobny, około 40% udział sektora finansowego. No plus dla nas drugi atut to jest taki, że w ogóle nie ma tam ekspozycji na Chiny, to w tym momencie, jak się okazuje, jest najważniejszą rzeczą, jaką musisz mieć, czyli nie być uzależnionym od Chin. Decyzja najlepsza, jaką można było mieć, to mieć akcje indyjskie w portfelu i akcje właśnie w Frontier Markets. No i ale może dojść do bardzo zaskakującego twistu w tym zdarzeniu i może być tak, że Chiny już osiągną to swoje dno w sensie dystrybucji akcji, ceny będą na tyle niskie, że mogą się już wydać atrakcyjne wycenowo. Jakiś kapitał się przesunie z Indii w kierunku Chin. Nie, trudno mi wycenić w jakikolwiek sposób prawdopodobieństwo tego inaczej niż tak bardzo stricte subiektywnie. Może tak być ze względu na to, że bardzo, że wiesz, jak to jest z sentymentem. Nagle może się zmienić, jest tak zwana sesja odwrotu, na otwarcie bardzo nisko, domknięcie luki, idziemy nagle do góry i nikt nie wie w sumie, dlaczego tak się dzieje. No ale tak to jest. Może tak być. Nie no, wiesz, wystarczy, że władze chińskie zrobią faktycznie jakiś coś dłuższego. Tak. Nie no, to jest najpopularniejszy układ, bo zazwyczaj jak fundusze hedgingowe mają krótkie pozycje na Chiny, to jest długie Indie versus krótkie Chiny albo długa Japonia versus krótkie Chiny. I przy odwróceniu obu tych zakładów to oba rynki mogą tracić. Natomiast no, Indie się zrobiły takimi Stanami Zjednoczonymi rynków wschodzących. No. My użyliśmy tego sformułowania, bo my wspominamy też w tych barometrach od dawna, że w Indiach jest strasznie drogo. Ale jednocześnie... Ja nie pamiętam momentu, kiedy tam było względnie tanio. Nie, tam P/E było względem na duży udział sektora technologicznego. Tam historycznie, może w latach 90. było inaczej, ale ja tego nie pamiętam. Nie, od lat tam jest ale na pewno... Ale tam P/E zawsze było na poziomie od 20 i wyżej. Bywały momenty, że tam było najwyższe P/E na świecie, a rynek zasuwał mimo nie, tego. No teraz jest. Wiesz, no teraz jest droższe niż Stany w tym momencie. Tak, ale bywały większe różnice. Typu Stany miały 17, a na przykład Indie 28, co się wydaje poziomem absurdalnym. Wysokim. W Stanach przy poziomie 28 P/E każdy by shortował pod korek, przypuszczam. No, że... Natomiast wiesz, no, Indie mają też najlepsze tak zwane story demograficzne i gospodarcze na świecie, więc tak. Nikt nie rośnie tak szybko z podobnych wielkościowo gospodarek i tak dalej. My jesteśmy w takiej sytuacji, że nam się wiecznie wydaje, że tam jest drogo, ale modele ilościowe, których używamy, nie pozwalają nam z tych Indii wyjść. No bo one wiecznie zachowują się lepiej niż szerokie rynki wschodzące i to jest wieczne, trzymaj. No i my te Indie mamy od iluś kwartałów, w pierwszym kwartale też je mamy, no i odpukać na razie dalej rosną. No. One po prostu też mają jeden olbrzymi atut, to jest zdecydowanie najstabilniejszy rynek wschodzący z tych dużych. Nam się na przykład też podoba teraz Ameryka Łacińska. Tak, która przez wiele lat w sumie była taka, też chodziła za stabilną, ale jednak te zmiany pewne w Brazylii, jeśli chodzi o zmianę prezydentury Luli, później ta Dilma Rousseff, potem było Bolsonaro, to wprowadziło pewne zamieszanie na rynkach, abstrahując od otoczenia Brazylii. Tak. To Indie zdecydowanie są bardziej stabilne pod tym kątem. Zdecydowanie są bardziej stabilne. No, kupując akcje w Ameryce Łacińskiej, zawsze musisz się liczyć z tym, że za chwilę może wyjść ten czy inny prezydent, najczęściej prezydent Brazylii, powiedzieć coś, co rynkiem trząśnie i masz minus 5. Były takie obawy, jak Lula wygrał w 2002, a jednak rynki polubiły bardzo Lulę, bo były obawy, że będzie powtórka z Wenezueli, że będzie drugi Chavez, a tak naprawdę to nie było nawet zbliżenia w takim kierunku. Tak, dlatego Ameryka Łacińska była w styczniu słaba, ale ja do tego podchodzę bardzo spokojnie, no bo była słaba też dlatego, że dolar był silny, co jest typowe akurat dla tego kierunku. Jeżeli dolar przestanie być silny, tak zakładam, na przestrzeni najbliższych miesięcy, to Ameryka Łacińska no, ma drugi atut, no, jest po prostu strasznie tania. Tak? Na poziomie wskaźnikowym tak. Jest tak tania jak Chiny prawie, a ryzyka, no to każdy musi ocenić, gdzie są większe. Oczywiście. Pytania od widzów, może na szybko. Pierwsze pytanie, do ilu dojdzie WIG20 w tym roku? To jest jedno z moich ulubionych pytań. O mój Boże. Zawsze to ja nie wiem. Zawsze pytam o to i zawsze o WIG20, a nikt nie pyta o WIG, o MWIG40, zawsze o WIG20. Właśnie. Piotr zawsze odpowiada na te pytania w czwartki, ja nie wiem, w takim razie my, żeby się trochę rozróżnić, to ja powiem jedną ważną rzecz. My na przykład, jak prognozujemy zachowanie giełdy warszawskiej, to w ogóle nie zajmujemy się WIG20, tylko zajmujemy się WIG40, bo z perspektywy Xeliona i jego klientów,
fundusze bardziej oddają zachowanie średnich spółek niż dużych. Są zawsze permanentnie niedoważone na spółkach Skarbu Państwa. No, samo PKO i Orlen to jest od, łącznie z 25% WIG20. To się zaczęło, prawda? Podatku od kopalin. Ja nawet pamiętam, był taki moment, że była silna korelacja pomiędzy MWIG-iem 40 a DAX-em, natomiast nie było w ogóle korelacji między WIG-iem 20 a czymkolwiek innym. Tak, ale wiesz, to no, jak ta korelacja ma być wysoka, jak ja przez całe swoje życie zawodowe nie widziałem chyba na karcie żadnego funduszu, żeby alokacja w Orlenie przekraczała 5%, a do 10%, które by mu się należały benchmarkowo, to już nie dochodzi. No. No, tak. No ale odpowiadając na pytanie, wyżej, tak, no 2500, 2600 to są takie prognozy, które i tak za dużo nie mówią, bo... Pamiętam możemy... czwarty kwartał 12, kiedy było wybicie WIG-u 20 na 2650, tylko one było pociągnięte kilkoma spółkami, wtedy to był Orlen, PZU, PKO SA, i chyba PKO BP, ale to ja tak z pamięci mówię, jak tam jeszcze w dealingu byłem. Dla mnie ważniejsze w tym momencie jest to. Luty przypuszczam dobry dla WIG-u 20. Mimo sezonowości. Mimo sezonowości, bo wydaje mi się, że to, co jest niesezonowe, to duże zmiany w spółkach Skarbu Państwa. Jeżeli prognostykiem ma być to, co widzieliśmy na Orlenie i na PKO po pierwszych roszadach, jeżeli okaże się faktycznie, że dojdzie do poprawy jakości tych zarządów i rad nadzorczych... Nie musi wystarczyć, że będzie sentyment lepszy. Tak. No to wydaje mi się, że to dyskonto dla spółek Skarbu Państwa zmaleje. Natomiast ja cały czas powtarzam, nasza główna teza dla rynku polskiego jest taka, że to będzie rok średnich, a przede wszystkim małych spółek, w czym powinien pomagać napływ wreszcie do funduszy akcji rynku polskiego i w czym no, wyniki pomaga, historyczne tak, pomogą. Stabilne płynięcie środków z PPK. No, małe spółki mają ten problem, że mniej ważą tam banki, ale ten rok, mówię, będzie ok dla banków, no ale nie zakładam, że będziemy mogli wzrosnąć nie o 75, ale nawet o 30-40% na bankę. Myślę, że to będzie kilkanaście, to tyle małe spółki są w stanie same w sobie wyrównać. I na pewno biorąc pod uwagę aktualne wyceny, wydaje mi się, że to byłby bardzo, bardzo przyzwoity wynik. Chociaż niektórzy po zeszłym roku mogą mieć bardzo wyostrzone apetyty. Niestety przekroczyliśmy już czas, więc musimy już kończyć. Bardzo Państwu dziękujemy i do zobaczenia za miesiąc. Dziękujemy, zachęcamy też do przeczytania barometru. Zapraszamy na jutrzejszy inwestycyjny czwartek Saliona. Tak jak Hubert powiedział, na kolejne spotkanie barometrowe za miesiąc. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.